Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym seminarium EURORECK. Dziś mamy naszą gościnię Joannę Erbel, socjolożkę, znaną szeroko aktywistkę miejską, osobę, która była zaangażowana w pracę nad funkcjonowaniem miasta Warszawy na różnych pozycjach i w różnych rolach, pełniła różne funkcje, natomiast teraz jest liderką Coptic Hub i za inspiracją do zaproszenia Joanny na nasze spotkanie jest jej nowa książka Wychylone w przyszłość. Spodobała mi się bardzo ta druga część tytułu, żeby mnie przekręciła. Jak zmienić świat na lepszy. Tak. Więc to była inspiracja do zaproszenia na nasze seminarium, ale tytuł Twojego wystąpienia to będzie Jak budować miejską odporność w czasach kryzysu. Także serdecznie zapraszam do wygłoszenia prelekcji, około 40-45 minut, a potem otworzymy dyskusję. I oczywiście do zadawania pytań zapraszam wszystkich, którzy są na sali, a także osoby, które dołączyły do nas online. Widzę, że tych osób przybywa, także pewnie tak będzie jeszcze przez jakiś czas. Zapraszam, oddaję Ci głos. Dobrze, super. Fajnie, że jesteśmy w tak zróżnicowanym gronie. Ja tutaj odnajdę moją prezentację i teraz poproszę Was o to takie potwierdzenie, czy widać. Tak, wszystko widać, tak. Dobrze. Dzisiaj będzie o miejskiej odporności, czyli w zasadzie o takiej praktycznej części tego, o czym napisałam książkę, bo książka jest z jednej strony o tym, że warto dbać o to, żeby mieć narrację o lepszej przyszłości, żeby wiedzieć, dokąd iść, a z drugiej strony jest zestawieniem kilku, pewnie set przykładów z różnych miast, które to robią. Ale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co wydaje mi się teraz najbardziej bieżące, czyli próba tego wychylenia się w najbliższą przyszłość, zarówno w wymiarze społecznym, ekonomicznym i energetycznym. I też opowiedzieć Wam o najnowszym raporcie, który opublikowaliśmy dosłownie trzy dni temu, który jest taką próbą operacjonalizacji tego pytania, które tutaj widzicie na slajdzie. Ale zanim to, zróbmy sobie pewien krok wstecz. Chciałam przywołać raport RUPA opublikowany w grudniu 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii, kiedy wydawało się, że ten horyzont, w którym my rozmawiamy o tej takiej potrzebnej zmianie, o scenariuszach przyszłości, to jest rok 2050. No i w tym raporcie RUPA widzimy tam cztery scenariusze, jak to często w tego typu raportach, rozpięte na dwóch osiach. Jedna oś to jest oś planetarna, druga oś to jest oś społeczna. One się nazywają pokolenie zielonokracja, postantropocen, pociąg ku zagładzie oraz ludzkość spółka zo. Wyglądają mniej więcej w ten sposób. Extinction Express to jest taki scenariusz, który polega na tym, że jedziemy na pełnym gazie nadal na tym kapitalistycznym, ekspansywnym biegu. Humans Incorporation, czyli ludzkość spółka zo, no to taki scenariusz typu robimy to, co teraz, powietrze jest coraz gorsze, korporacje mają coraz większy wpływ. A te dwa pozytywne scenariusze, no to z jednej strony jest postantropocen, czyli ta wizja świata, który osiągnął symbiozę z przyrodą. Żyjemy w takim świecie, który jest zbalansowany, zharmonizowany. A zielonokracja, no to z kolei jest scenariusz, że nasze prawa jako ludzi są ograniczone, żyjemy w świecie niedostatku, za to przyroda jest w świecie dobrobytu. I te scenariusze, one nie są niczym szczególnym, gdyby nie to, że data, którą tutaj widzicie Państwo, to jest 2050 rok. A rzeczywistość 3 miesiące po opublikowaniu tego raportu, czyli w roku 2020, wyglądała dokładnie jak ten obrazek, więc ta przyszłość zaczęła nam się niesamowicie przybliżać i to jest tak zwana dobra i zła wiadomość zarazem, bo jak to
mawia futurolog, pisarz William Gibson, rzeczywistość, przyszłość jest nierówno redystrybuowana. Możemy ją znaleźć w różnych miejscach koło siebie i są to zarówno scenariusze lepszej, jak i gorszej przyszłości. I co jest bardzo ciekawe dla mnie było, że ta narracja o tym postantropocenie weszła bardzo szybko do takiego naszego codziennego obiegu. My przez te 3 lata zaczęliśmy zupełnie inaczej rozmawiać nie tylko o przyszłości, ale również o teraźniejszości. Tych wizji przyszłości takich pozytywnych, zharmonizowanych, symbiotycznych jest coraz więcej. Tutaj akurat chciałam Wam pokazać rysunek, który stworzyła dla nas Gosia Zmysłowska, taka berlińska architektka i rysowniczka dla jednego z naszych projektów, o których powiem później. I pokazać też Wam najnowszą książkę, która zresztą dzisiaj o 18 ma premierę w Zodiaku, więc jak ktoś by miał wolne popołudnie, no to można się tam udać. I ona właśnie mówi o końcu antropocenu. Zresztą tej dyskusji o tej lepszej przyszłości i próby odpowiedzenia sobie na pytanie, co zrobić, żeby przetrwać, jak dalej mamy działać, jest coraz więcej, jest to niezwykłe przyspieszenie, które ja ostatni raz pamiętam takim z mojego pokoleniowego doświadczenia, to, że było ono podczas mniej więcej 10 lat temu, kiedy zaczęliśmy działania jako ruchy miejskie, gdzie od drobnych działań nagle okazało się, że jest szeroki odbiór i różnego rodzaju instytucje i partie zaczynają o tym mówić. Ale najpierw o takim kontekście, który pewnie jest Wam znany, przynajmniej części z Państwa, ale warto go przywoływać. Czymś, co bardzo poprawiło nam możliwość mówienia o tych zmianach była książka Kate Raworth, Ekonomia obważanka, wydana nakładem Krytyki Politycznej w wsparciu Fundacji Henrysia Bella, która dała nam bardzo prosty język do tego, jak mówić o odporności i pozwoliła raz na zawsze wybić się z tego dylematu, który jeszcze znany był przed pandemią, czyli czy bardziej mamy iść w stronę potrzeb społecznych, czy w stronę potrzeb środowiskowych, no bo wiadomo, że to są kwestie, które są między sobą w napięciu, na przykład one są w napięciu, jeżeli mówimy o zamykaniu kopalń. Ekonomia obważanka trafiła w taki moment pandemiczny, gdzie coś takiego też się stało z nami samymi, to pewnie lepiej pytać antropologów i psychologów, no ale my w naszym ciele poczuliśmy, że my też mamy własną wyporność jako ciała i że ten pułap ekologiczny, zewnętrzny zaczął być trochę podczuwany również jako wyporność naszych organizmów, więc obważanek wszedł na stałe do naszego języka. Oraz na stałe do naszego myślenia weszły metafory wizualne oparte na kole. Ta kolistość jest tutaj o tyle ważna, że jak się myśli o działaniach społecznych, w ogóle o procesach zmian, no to raczej my nie idziemy do przodu, gdzie każdy dzień jest lepszy od kolejnego, pewnie tak jakby chciał autor pojęcia protopia Kevin Kelly, ale staramy się, żeby było coraz lepiej, ale de facto poruszamy się po kole, wracamy do pewnych motywów, wracamy do pewnych refrenów i można powiedzieć, że chodzimy po tych kolejnych obszarach po kolei. Raz tą narracją do budowania odporności jest temat zdrowia, innym razem są to kwestie żywnościowe, innym razem woda, kiedy indziej to jest jeszcze mieszkalnictwo, w innych momentach to jest kwestie demograficzne czy równość społeczna. I to, co ja na przykład bardzo lubię w tym obrazku, który to jest to, że on te wszystkie narracje pokazuje, że one są po prostu częścią jednego procesu. Drugą rzeczą bardzo ważną do budowania miejskiej odporności jest to, żeby myśleć więcej niż jednym horyzoncie czasowym naraz, czyli żeby myśleć nie tylko o najbliższej przyszłości, czyli tutaj o teraźniejszym ja, czy tam nawet o wizji przyszłości, wspólnoty najbliższej przyszłości, ale żeby wychylać się w
przyszłość. Ja tutaj Państwu bardzo polecam książkę Janseya Stricklera, która się nazywa To jest nasza przyszłość, który wykonuje taki zabieg intelektualny, mówiąc nam, to nie jest prawda, że racjonalne jest dbanie tylko o swój własny interes, o swój egoistyczny interes w rozumieniu Stricklera, który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, więc ta debata tam, można powiedzieć, jest jeszcze bardziej przechylona w stronę takiego jednostkowego indywidualizmu. Ale jeżeli zaczynamy myśleć w kontekście siebie jako wspólnoty, no to podejmujemy inne decyzje, ale jeszcze inne decyzje zaczynamy podejmować, kiedy spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jaką wizję siebie w przyszłości będziemy chcieli mieć w kolejnych latach i jaką wizję wspólnoty przyszłości chcemy wspierać. I to by się wydawało dosyć banalną kwestią, gdyby nie to, że podczas warsztatów, które ostatnio mieliśmy wokół wątku budowania pakietu miejskiej odporności, okazało się, że czasami nie da się myśleć o przyszłym ja, kiedy nasze codzienne, bieżące, krótkoterminowe potrzeby nie są zaadresowane. To o tym powiem za chwilę więcej przy okazji omawiania warsztatów w Koninie i próby odpowiedzi o wizję przyszłości Konina, gdzie okazało się, że naszymi partnerami do dyskusji tu i teraz nie były, jak początkowo zakładaliśmy, związki zawodowe, bo one walczą o swoje odprawy, ale właśnie młode najmłodsze pokolenie. No i tutaj kilka krótki powrót do przeszłości, która w sumie jeszcze niedawno było do haseł, które już powoli porzucamy, ale też trochę po to, żeby pokazać, jak szybko te nasze wizje przyszłości i tej wizji wspólnoty się zmieniają. Jeszcze pamiętam, jak pojawiały się pierwsze studia miejskie i pewnie w gronie części osób tu obecnych rozmawialiśmy o tak zwanym haśle Smart City, o jego ewolucji, że w sumie można powiedzieć, że dosyć szybko przeszliśmy, przynajmniej w Polsce, bo ta dyskusja o Smart City zaczęła się później na całym świecie, o takiej wizji, że inteligentne miasto opiera się na technologii samej w sobie, z drugiej strony, w drugiej iteracji, czyli o włączeniu aktywnej roli urzędów i w trzecim kroku do Smart City jako wizji miasta partycypacyjnego. I teraz porzucając już to pojęcie, już wiemy na pewno jedną rzecz, że te inteligentne miasta przyszłości, czyli też te miasta odporne, one muszą z jednej strony inkorporować tą technologię, ale tak można powiedzieć bardzo celowo i że tym celem musi być rozwój lokalnej gospodarki, a z drugiej strony no, musimy bardzo silnie postawić na ten wątek, który tu jest wątkiem obwarzankowym, czyli na zrównoważony rozwój i spójność społeczną. I tutaj dwa słowa właśnie o naszym CopTech Hubie, czyli naszym w zasadzie think and do tanków założonym przez spółdzielnię PLZ. My się nazywamy cyfrowym centrum restartu spółdzielczości, ale ta nazwa cyfrowa jest po to, żeby doważyć to, co nam się zwykle kojarzy z ruchem spółdzielczym, który kojarzy nam się z spółdzielniami pewnie mleczarskimi, mieszkaniowymi, bardziej niż z technologią. I my zakładamy, że żyjemy w hybrydowym świecie i też te rozwiązania dla lepszej przyszłości, dla budowania odporności właśnie powinny dotyczyć tych dwóch przestrzeni naraz. W sensie, że to nie może być tak, że nasza dyskusja o tym, jak mają wyglądać miasta przyszłości, będzie dotyczyła wyłącznie przez przestrzeni publicznej i budżetowania. Musimy mieć na względzie to, jak wygląda ta przestrzeń cyfrowa, no dlatego, że ona jest po pierwsze przestrzenią demokratycznego przekazu, tak? Jest taką agorą, która, jak teraz widzimy na przykładzie najpierw Facebooka, teraz Twittera, może okazać się, że wcale nie jest taka demokratyczna w momencie, kiedy pojawia się ktoś z odpowiednią ilością pieniędzy.
A z drugiej strony ten świat cyfrowy, no to jest przestrzeń rozwoju gospodarki i jeżeli chcemy wspierać lokalne biznesy, no to powinniśmy ją tak samo traktować, jak traktujemy przestrzeń miejską, w której zadajemy sobie pytanie, no ile tam powinno być świata korporacyjnego, a ile jednak tych lokalnych biznesów. Zaś tworząc wszystkie rozwiązania, to co powinniśmy mieć w sercu modelu, w samym środku, no to są ludzie. Także to nie mogą być ani anonimowe wskaźniki, ani przywileje dla organizacji pozarządowych czy biznesu, że gdzieś ostatecznym pytaniem powinno być to, co lokalna społeczność zamieszkała na danym terytorium z tego ma. I to terytorialne zakorzenienie wydaje mi się, że jest szczególnie ważne i tutaj taka próba ilustracji tego podejścia, o którym mówię, gdzie że działalność, która się dzieje w świecie cyfrowym, tutaj widzicie Państwo różnego rodzaju bąbelki, jakieś rowery cargo, różnego rodzaju aktywności, zakupy czy inne, są ściśle powiązane z pewnym terytorium. I właśnie takie podejście leżało u podstawy pakietu miejskiej odporności, czyli naszego nowego raportu, który ma tytuł Sprawiedliwa spółdzielcza transformacja dla zrównoważonego rozwoju regionów powęglowych, bo wychodząc od regionów powęglowych staraliśmy się znaleźć uniwersalny model, który będzie można używać dla więcej niż pewnego typu miast i który będzie, tak mówiąc tutaj Krzysztofem Nawratkiem, odpowiednio porowaty, żeby można było się w niego wczepiać, będąc zarówno osobami, jak i instytucjami. I ta próba odpowiedzi sobie na to, jak budować miejską odporność i jak odzyskać demokratyczną kontrolę nad przyszłością, no to jest coś, co nam towarzyszy tak naprawdę od samego początku działalności naszej spółdzielni. Na tej samej zasadzie odpierają się nasze inne raporty. Tutaj zresztą jest link do strony, zachęcam Państwa tam do zajrzenia i pościągania sobie. Spółdzielczy plan odbudowy to jest taki spółdzielczy wariant na krajowy plan odbudowy, spółdzielcza transformacja to jest pierwsze podejście do modelu, o którym zaraz opowiem, a manual społeczności energetycznych to jest po prostu zestaw możliwości, z których możemy teraz skorzystać, żeby postawić na energetykę obywatelską. No i tutaj, żeby nie poruszać się wyłącznie na poziomie modeli teoretycznych, chciałam Państwu opowiedzieć o dwóch miastach, bo wydaje mi się, że to może być ciekawe, bo o konkretach zawsze ciekawiej rozmawiać, może nie zawsze, przynajmniej dla mnie ciekawiej jest rozmawiać, poruszając się pomiędzy abstrakcyjnymi modelami a konkretnymi wdrożeniami. My postanowiliśmy sobie zadać pytanie, jakby w praktyce mógł wyglądać taki model spółdzielczej transformacji, tutaj akurat dla terenów powęglowych w dwóch miastach. W ciągu ostatniego roku prowadziliśmy jako spółdzielnia taki projekt ze środków Heinricha Bella, którego celem było stworzenie ram koncepcyjnych dla założenia spółdzielni rozwojowych, stworzenie dla nich statutów, czyli dokumentów, które mogą służyć rejestracji oraz próba odpowiedzi sobie na pytanie, jak tam zwiększać poziom partycypacji społecznej w ogóle w procesie takim rozwojowym, czy to jest sprawiedliwa transformacja, czy też inny proces oraz jak włączać różnego rodzaju grupy społeczne, czyli zarówno grupy wykluczone ekonomicznie i społecznie, jak i osoby, które posiadają pewien kapitał, ale niekoniecznie posiadają czas wolny. I takim modelem, na którym my się w ogóle wzorowaliśmy i często się wzoruję, mówiąc o potencjale spółdzielczości jako takiego wehikułu rozwoju samorządów lokalnych, to jest model Cleveland, czyli amerykańskiego miasta w pasie rdzy, które w pewnym momencie musiało sobie odpowiedzieć na pytanie, czy godzi się na upadek, czy stara się wymyślić inny model. I podjęto wtedy decyzję, że
ratunkiem może być model spółdzielczy, który model stworzenia ekosystemu spółdzielczego, który opiera się na założeniu, że instytucje kotwiczące, czyli instytucje, które mają tam, są takim, można powiedzieć, głównym zleceniobiorcą, przekierują różne swoje zakupy do spółdzielni, które są zakorzenione lokalnie, spółdzielni pracowniczych, takich jak pralnia, farma hydroponiczna, czy potem również innych. Czyli to było podejście, które było antywolnorynkowe, czyli nie opierało się na założeniu, że wygrywa ten, kto da najtańszą ofertę, bo już tam wszyscy wiemy, co za tym idzie, zwykle idą do tego niestabilne miejsca pracy, złe warunki też pracy, a pieniądz nie zostaje tam, gdzie powinien, czyli lokalnie. Ciekawym elementem modelu Climent było to, że został postawiony tam fundusz odnawialny, który miał i ma służyć finansowaniu kolejnych inicjatyw z tego ekosystemu. Tutaj na podstawie tego modelu i różnych rodzajów innych analiz stworzyliśmy model budowania, model transformacji, który opiera się na założeniu, że zamiast marzyć o zastąpieniu jednego wielkiego zakładu produkcyjnego, na przykład kopalni, innym wielkim zakładem produkcyjnym, na przykład magazynem dużej firmy korporacyjnej, warto postawić na spółdzielnie rozwojowe, założone przez gminę, które w tej wersji najbardziej progresywnej oferują gwarancję zatrudnienia, a w kolejnych krokach powstaje bardziej złożony ekosystem spółdzielczy, czyli biznesów, które są prowadzone kolektywnie albo przy współpracy przez ludzi, albo przy współpracy lokalnych instytucji, o czym zaraz powiem o tym modelu troszeczkę więcej za chwilkę. Pracując, próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są lokalne zasoby. I tutaj stosowaliśmy podejście hybrydowe, czyli pytając o lokalne zasoby, pytaliśmy zarówno o przestrzenie materialne, jak i cyfrowe, o organizacje formalne i nieformalne. Jako zasoby uznawaliśmy kapitały zarówno ludzkie, przyrodnicze, jak i finansowe. Wychodziliśmy z założenia, że ważnymi elementem są lokalne rytuały, czyli że myśląc o modelu przyszłości, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie tu i teraz ludzie się spotykają, co świętują, jakie wydarzenia tworzą lokalną tożsamość, bo ten model tworzenia ekosystemów opartych na lokalnej tożsamości to jest rdzeń spółdzielczości i to chyba zresztą jest jedna z tych większych różnic, co odróżnia ten nadchodzący model transformacji od tego, który mieliśmy wcześniej, gdzie wszystko było z jednej globalnej matrycy i naszym celem miało być stanie się obywatelem albo obywatelką zglobalizowanego świata, odcinając się od swoich korzeni, które jak wiadomo były przeszkodą dla naszych karier prywatnych czy zawodowych. Pracując też podczas warsztatu stosowaliśmy taką upraszczoną metodologię, którą tam pokazał Jancy Strickler, a tak właściwie przetłumaczoną na ten nasz hybrydowy czas. Próbując odpowiedzieć sobie, jakie są globalne te trendy tu i teraz oraz lokalne potrzeby, jak one mogą wyglądać jutro, czyli w najbliższej przyszłości oraz pojutrze, czyli w dalszej przyszłości. Tutaj, jak widzicie Państwo, odeszliśmy już od dat, bo dynamika rzeczywistości jest mocno zaskakująca. No na przykład rozpoczynając ten projekt uważaliśmy, że głównym problemem jest transformacja energetyczna, a miesiąc później wybuchła wojna w Ukrainie, więc okazało się, że zmagamy się z dużo większymi wyzwaniami. I tutaj na obrazku model spółdzielni rozwojowej,
na trzech etapach rozwoju, czyli przetłumaczony na ikonki ten taki model, gdzie zaczynaliśmy od kopalni. I my zakładaliśmy, że założyliśmy, że spółdzielnie najlepiej będzie, jeżeli spółdzielnie będą zakładane przez osoby prawne, czyli instytucje, tutaj reprezentowane przez te trzy kształty, które będą miały ograniczoną liczbę funkcji, a w drugim kroku będziemy mieli wyjście społecznościowe, czyli zaproszenie do tworzenia tej spółdzielni również osób z lokalnej społeczności, też innych instytucji, a w kolejnym kroku znajdziemy się w tym takim modelu wielowymiarowego ekosystemu spółdzielczego. Oparcie się na założeniu, że zaczynamy od spółdzielni zakładanych przez instytucje, a nie przez indywidualne osoby, jest próbą ominięcia tego momentu, że nie dogadamy się co do tego, co to dokładnie ta spółdzielnia ma robić i nic się nie stanie. My zakładamy, że liderką będzie urząd albo gminna spółka, która będzie w oparciu o istniejące już dokumenty strategiczne, wytworzone partycypacyjne, określała obszar działalności. Potem będzie jeszcze dodatkowo obszar działalności tej spółdzielni konsultowała, a dopiero potem pojawi się ten model włączenia osób indywidualnych. Bo co jest ważne, w spółdzielni każda osoba ma jeden głos, niezależnie od wysokości wniesionego kapitału. Więc zakładamy, że ten model w momencie, kiedy już się pojawiają osoby dodatkowe, no to będzie taki model, gdzie każdy i każda z nas, która inwestuje swoje środki finansowe, może do takiej spółdzielni wejść i mieć znacznie większy wpływ na to, jak ta spółdzielnia działa, niż jak teraz mamy na rozwój różnego rodzaju miejskich spółek. Nie, czy to są spółki rozwojowe, rewitalizacyjne, jeżeli one jeszcze zostały w niektórych miastach, czy są to takie spółki jak Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czy miejskie warszawskie spółki, jak na przykład nie wiem, MPRI, które też miało budować dostępne cenowo mieszkania, a się tym nie zajmuje. I tutaj jeszcze krótka definicja, czyli czym jest spółdzielnia rozwojowa. My zakładamy, że spółdzielnie rozwojowe to jest taka nazwa zwyczajowa, no bo zgodnie z prawem jest to po prostu spółdzielnia. Używamy nazwy spółdzielnie rozwojowe, żeby pokazać, że to są takie spółdzielnie, których celem jest realizacja strategicznych zadań danej gminy. I więc w związku z tym prowadzą one działania o charakterze publicznym, no i tutaj takie jak tutaj wymienione, tak, dostarczanie energii, podnoszenie kompetencji cyfrowych, modernizacja budynków, kultywacja terenów poprzemysłowych, czy naprawa i przedłużanie życia sprzętów, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, produkcja i dystrybucja żywności oraz wszystkie inne, które uznamy za ważne i potrzebne na tym etapie. Celem takich spółdzielni, tak jak mówiłam wcześniej, może, a nawet powinno być wyrównywanie różnego rodzaju nierówności społecznej. Jak to się dzieje i czym to się różni od spółdzielni socjalnych, to powiem na sam koniec. No i tutaj jeszcze w stronę definicji, w skład spółdzielni zgodnie z polskim prawem mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne, czyli indywidualne osoby członkowskie, ludzie, jak i osoby prawne, instytucje różnego rodzaju, instytucje, jednostki samorządowe, inne spółdzielnie, spółki miejskie, organizacje pozarządowe i inne. Taką spółdzielnią hybrydową zresztą jest spółdzielnia w PLZ, w której jestem w zarządzie, więc można powiedzieć, że ten model, który proponujemy jako progresywny, najpierw testujemy na sobie. I tutaj dla takiej, można powiedzieć, przejrzystości i jasności nazewnictwa, no to te spółdzielnie złożone z osób fizycznych i prawnych nazywamy hybrydowymi, a moment przechodzenia ze spółdzielni, tak jak tutaj widać w prawym rogu,
czyli założonych przez instytucje do spółdzielni, takiej mieszanej nazywamy hybrydowaniem. I co w sumie tutaj jest ważne trochę tak dla modelu, że o ile zgodnie z polskim prawem spółdzielnie mogą założyć albo 3 osoby prawne, albo 10 osób fizycznych, to jeżeli mamy do czynienia z tą taką spółdzielnią hybrydową, czyli ludzi i nie ludzi, no to tych osób musi być 10, więc jak już się otwieramy, no to trzeba dokoptować co najmniej 7 osób, bo inaczej trzeba będzie spółdzielnię zlikwidować. I tutaj krótko o tych 2 miastach, w których robiliśmy warsztaty. Pierwszym z nich była Fabryka Pełna Życia. Wybór tego była Dąbrowa Górnicza, liderką jest spółka Fabryka Pełna Życia. Wybór Fabryki Pełnej Życia wynikał z kilku kwestii. Po pierwsze, jest to duży projekt miejski, którego celem jest stworzenie nowego centrum miasta. Ważnym elementem jest to, że na wczesnym etapie, zanim powstała spółka Fabryka Pełna Życia, jedną z propozycji było to, żeby operatorem tej przestrzeni, tutaj 4 hektarów pomiędzy Pałacem Zagłębia a dworcem, była spółdzielnia. Ostatecznie zdecydowano się na spółkę po to, żeby ona działała bardziej zwinnie, no ale gdzieś ta dyskusja już się odbyła. Drugą kwestią jest to, że Dąbrowa ma chyba jeden z najbardziej rozwiniętych narzędzi partycypacyjnych, na przykład budżet partycypacyjny w Dąbrowie Górniczej jest bliższy temu, co znamy z rdzenia, czyli z Porta Allegro, czyli jest przestrzenią dyskusji, a nie plebiscytem. Więc tutaj wizja tego, że rozwój miasta zostanie zdemokratyzowany w jakiś sposób oczywisty, była dla nas oczywiste, że w Dąbrowie Górniczej to się stanie. Zresztą po naszym pierwszym raporcie spółdzielczej transformacji prezes spółki Wojciech Czyżewski już pisał spółdzielnię rozwojową jako wehikuł do pozyskiwania środków z projektów przeznaczonych na sprawiedliwą transformację, no więc tylko do dogadania w sumie nam zostało, jak to będzie wyglądało w praktyce. No i pracowaliśmy tak, że wzięliśmy na warsztat ten nasz model i rozmawialiśmy z różnymi osobami z różnych instytucji, organizacji pozarządowych, biznesu, Młodzieżowej Rady Miasta, Urzędu Miasta i Spółki, zgodnie z tą zasadą, o której tam mówiłam wcześniej, czyli że to instytucje i te osoby liderskie z nimi związane będą wymyślały te pierwsze ramy. To jeszcze jedno zdjęcie z warsztatów. Potem próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co taka spółdzielnia by robiła, mogła robić w ogóle oraz co mogłaby robić w pierwszym rzucie. Jako efekt tych warsztatów powstało w sumie nawet spójna wizja miasta, gdzie jednym z elementów rozwojowych było miejskie rolnictwo i to miejskie rolnictwo, które pojawiałoby się nie tylko w przestrzeni publicznej, to jest akurat przestrzeń Fabryki Pełne Życia, ale również w prywatnych ogrodach mieszkanek i mieszkańców miasta z pokolenia wyżu demograficznego, czyli z pokolenia baby boomu. Właśnie, drugi warsztat robiliśmy w Koninie, gdzie punktem wyjścia był z jednej strony opustoszała przestrzeń publiczna, zresztą tutaj bardzo ładnie wybetonowana, więc średnio przyjazna, z drugiej strony elektrociepłownia ZEPAK, czyli największy pracodawca, obecnie też w procesie likwidacji. I to jak wam mówiłam na samym początku, doszło do bardzo ciekawej sytuacji. Okazało się, że związki zawodowe, z którymi rozmawialiśmy przed warsztatem, odpracowywaliśmy z nimi poprzedni raport, czyli spółdzielczą transformację. W momencie, kiedy zaczęliśmy te warsztaty, mieli inne bieżące działania, czyli walkę o odprawy.
i potraktowali to zaproszenie do dyskusji o tej tak zwanej dalszej przyszłości, przyszłości terenów górniczych jako coś, co jest wybijaniem piłki na inne boisko niż na to, na którym oni chcą grać. Za to okazało się, że w Koninie jest bardzo aktywna grupa młodych osób, której i zdecydowaliśmy się na dwa dodatkowe warsztaty tutaj we współpracy Piotra Czerniejewskiego, którego widzicie tutaj w drugim rzędzie. Pomysłodawczynią tego była Zofia Krajewska, która się zna z Piotrem bodajże z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Na warsztacie pojawiły się osoby również z Akademii Nauk Stosowanych. Tutaj Marcin Białecki, obecny przewodniczący, na kolejnym warsztacie dołączyła do niego jeszcze z takiej grupy liderskiej Aleksandra Paszek, czyli nowa przewodnicząca. I model spółdzielni rozwojowej tutaj rozwijaliśmy właśnie z tą tutaj grupą młodych osób jako tych, którzy chcą zadbać o swoją własną przyszłość. I wtedy doszło do mnie też taka rzecz, która może w sumie nie jest oczywista, jak się mówi o modelach transformacji, czyli że transformacja terenów pogórniczych to nie jest tylko kwestia rozmowy o miejscach pracy przyszłości obecnych górników i górniczych, czy osób pracujących w tym ekosystemie, no ale również wszystkich innych osób mieszkających w danej miejscowości, w tym tych osób, które są młodymi dorosłymi albo są wciąż już wchodzącymi na rynek pracy, albo wciąż osobami uczącymi się, ale chcącymi w przyszłości zostać w Koninie. I musieliśmy trochę zmodyfikować nasze podejście i nasz model spółdzielni rozwojowej. Tutaj oparliśmy nie o właśnie instytucje kotwiczące, ale o osoby młode. Tutaj akurat zdjęcie z ostatniego warsztatu, gdzie już w tym gronie zróżnicowanym, czyli z osób związanych tam wraz z osobami starszymi i z młodzieżą rozmawiamy o tym, jakby ta spółdzielnia mogła wyglądać. I tutaj jest nowy obrazek, czyli prawda, ten Konin przyszłości, który nie jest tym smutnym betonowym rynkiem, tylko jest jakąś taką bardziej bioróżnorodną, zrównoważoną przestrzenią. Oraz model, czyli tutaj założyliśmy, że liderami i liderkami zakładania tej spółdzielni w pierwszym etapie będą osoby indywidualne oraz dwie instytucje, czyli Stowarzyszenie Młodzi Lokalsi, który założył Piotr Czerniejewski wcześniej, i Konińska Izba Gospodarcza. I dopiero w kolejnym kroku do tego modelu dołączy nam gmina, tutaj reprezentowana przez te zielone paseczki, a w kolejnym kroku te spółdzielnie będą się rozrastały. Tutaj taką można powiedzieć historią, w sumie zabawną było to, że wracając z tego pierwszego warsztatu z młodymi, jakoś w odmętach historii, mój kolega Rafał Kręc, który prowadził nam te warsztaty, przypomniał sobie, że przecież istniały spółdzielnie młodych i od słowa do słowa zorientowaliśmy się, że przecież te spółdzielnie studenckie i spółdzielnie, różne spółdzielnie młodych zakładało obecne pokolenia establishmentu politycznego, mówiące dokładnie tym samym językiem, jak potem sobie zrobiliśmy z nimi, no właściwie Aleksandra Taranodymi z zespołu, kilka wywiadów, że przecież chodziło o to, żeby wziąć sprawy ze swoje ręce i nie pozwolić starym, żeby decydowali o tym, jak wygląda nasza przyszłość. Więc tutaj pojawił jakiś tam się pomost międzypokoleniowy. Co było jakąś taką pozytywną rzeczą, to jest, że na fali tych warsztatów udało się wpisać tą wizję spółdzielni rozwojowych, a tam zwłaszcza silnie spółdzielni młodych, w strategię Smart City dla Konina, więc ona już się w międzyczasie tam pojawiła w dokumentach strategicznych, więc jest większa szansa na realizację, niż jakby to była taka czysta dyskusja. I tutaj na sam koniec kilka ostatnich slajdów o tym takim modelu
demokratyzacji tego naszego modelu rozwoju. My zakładamy, że budowanie odporności wymaga demokratyzacji modelu rozwoju i wyjścia w stronę demokracji ekonomicznej. Przez demokrację ekonomiczną ja tutaj rozumiem oparcie rozwoju tutaj o trzy filary, czyli wykorzystanie tej naszej takiej potrzeby w Polsce bardzo silnie zakorzenionej do tego, żeby mieć coś na własność, do tego, żeby uruchomić nie tylko osoby, które protestują przeciwko czemu, czy albo lubią się udzielać społecznie, ale również osoby, które by chciały zainwestować swoje środki w rozwój miasta w podobny sposób, jak teraz część osób inwestuje pieniądze w różnego rodzaju projekty crowdfundingowe, czy to są właśnie lokalne browary, czy jakieś lokalne marki, czy alkohole, albo inwestuje w rzeczy, które wydają im się sensowne, ale są zupełnie niezakorzenione w potrzebach lokalnej społeczności, czyli nie wiem, stokenizowane apartamenty w Hiszpanii, NFT, czy innego rodzaju cyfrowe produkty. I zakładamy, że można ten potencjał inwestycyjny klasy średniej, której część wciąż i jeszcze te oszczędności posiada, uruchomić do tego, żeby przyspieszyć ten zrównoważony rozwój naszych miast. I w tym modelu ta nasza spółdzielnia by się stała taką przestrzenią, literówka, międzyklasowej współpracy, czyli byłaby czymś innym niż obecnie działające spółdzielnie socjalne, które są skierowane wyłącznie do osób wykluczonych albo prawie wyłącznie. My zakładamy, że ta spółdzielnia to jest taka przestrzeń, w której jest miejsce dla wszystkich i to jest miejsce, które pozwoli wykorzystać zarówno potencjał taki jak umiejętność zarządzania biznesem, jak i czas i umiejętność robienia rzeczy prostych. I tutaj jeszcze na koniec, jeszcze raz, żeby się wam opatrzył ten nas tutaj slajd z ewolucją spółdzielni. I z mojej strony na teraz to wszystko. Zatrzymuję udostępnianie i czekam na wasze głosy. Dziękuję. Dziękuję i wszystkich Państwa też chciałam przeprosić jeszcze raz za to wydarzenie. Postaramy się w przyszłości zapewnić większą ochronę naszych przekazów. No niestety tak to wyszło. A teraz otwieram już dyskusję. Otwieram dyskusję tutaj na sali i bardzo proszę również o zgłaszanie się do wypowiedzi osób, które obserwują nas online. Można to zrobić zarówno pisząc to pytanie na czacie lub podnosząc rękę. Ja będę próbowała kontrolować te wszystkie elementy. Natomiast też będę chciała, żebyście Państwo po prostu zabierali głos. Bardzo proszę. Dobrze. Cześć. Coś tam widać, ale ledwo. Dobra. Dziękuję za bardzo ciekawą prezentację i za też podjęcie ważnego dla mnie osobiście tematu spółdzielczości. Mam też doświadczenie tworzenia spółdzielni spożywców przez ostatnie 7 lat, więc też jest mi bliskie to, jak w praktyce wyglądają takie próby oddolnej zmiany. I stąd także właśnie moje pytanie, dlatego że tutaj ten model, który został przedstawiony, jest takim modelem zmiany właśnie następującej od dołu czy z poziomu społeczności lokalnych. Jestem ciekaw, jakie zmiany powinny się wydarzyć na tym poziomie centralnym i tutaj chodzi mi zarówno o zmiany prawne, jak i może o zmiany takie społeczno-kulturowe, które by umożliwiły to, że taka transformacja stałaby się bardziej realna, bo tutaj dla mnie też symptomatyczne było to, co padło w odniesieniu do tej Dąbrowy Górniczej, to znaczy, że ostatecznie to powstała ta fabryka, powstała jako spółka, dlatego że to było bardziej zwinne, tak? Więc to rozwiązanie było bardziej zwinne, czyli to jakby wskazuje, że prawdopodobnie mamy tutaj też bariery regulacyjne, ale jeszcze bardziej chyba mnie interesują te bariery społeczno-kulturowe, które udało wam się zidentyfikować, które uważacie za najbardziej priorytetowe i do rozwiązania. Dzięki. Tak, cześć. Czy możemy zebrać kilka pytań? Bo martwię się, żeby wszyscy mieli szansę na zadanie pytania. Czy wolałabyś odpowiadać od razu? Obie opcje są okej. Okay. Mhm.
To może jeszcze ktoś chciałby... Chyba, że ja odpowiem na pytanie Kuby, a reszta sobie się zastanowi w spokoju. Według mnie te zmiany takie społeczno-kulturowe, które się miały zdarzyć, one już się zdarzyły. Mi się tam często pojawia pytanie, czy ludziom ta spółdzielczość się źle kojarzy, no to już jest tak, że ona się źle nie kojarzy. W sensie ona się albo nie kojarzy z niczym w ogóle, albo się zaczyna kojarzyć fajnie wśród tego środowiska, które w sumie jest naszym wspólnym środowiskiem aktywistycznym, zwłaszcza złożonym z osób od nas młodszych. Co do kwestii takich zmian na poziomie prawnym, jedyne ograniczenie takie twarde, na które napotkaliśmy, to jest to, że zgodnie z obecnym prawem wyższe uczelnie państwowe nie mogą być członkiniami spółdzielni, ale mogą zakładać swoje spółki rozwojowe. Więc jeżeli będziemy chcieli współpracować, więc w tym modelu powinna się znaleźć Akademia Nauk Stosowanych jako ta instytucja kotwicząca, zakładająca tą spółdzielnię razem z młodymi, ale nie może. No i oczywiście to jest jakoś tam do obejścia. Ale tak jak patrzę po zainteresowaniu czy samorządów, czy innych, czy w ogóle o ogólnej dyskusji, no to dwa lata temu pewnie to, co teraz tutaj proponujemy, byłoby niemożliwe. Teraz te wszystkie zmiany, które uczestniczymy, sprawiły, że jest duża większość otwarcia na te nowe modele. Zresztą nawet... Jak wiadomo, tutaj znana wszystkim kooperatywa dobrze też się uspółdzielniła, prawda? Więc to też jest takim symptomem. To nie jest przypadek, że to wszystko się dzieje teraz. I to, co ja uważam, że teraz, jeżeli uda nam się wyinkubować chociaż jedną spółdzielnię, bo jeszcze gdzieś tam w tle mamy spółdzielnię na prawie europejskim w Sejnach, to według mnie to już pójdzie. Tak jak budżety partycypacyjne potrzebowały Sopotu, żeby zacząć lawinowo pojawiać się w innych miastach, tam w różnych wariantach, mniej lub bardziej, prawda, tych takich progresywnych. Dzięki. Tak, na czacie mamy pytanie. Pani doktor Romańczyk, Kasiu, czy mogłabyś się włączyć i zadać pytanie? Tak, jasne. Tak, widzimy. Jestem, widać mnie i słychać mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za prezentację. Ja tak sobie w trakcie prezentacji pozwoliłam otworzyć i sięgnąć do rekomendowanego przez panią spółdzielczego planu odbudowy. I w tym planie od razu rzuciło mi się takie zdanie, że spółdzielczość to piękna idea, która zakłada zdolność ludzi do współpracy na rzecz realizacji wspólnego celu. I tak sobie pomyślałam, czy w ogóle mówiąc o spółdzielczości można mówić o pewnych, można mówić o tym, że jest to rozwiązanie albo możemy dążyć do pewnych rozwiązań systemowych w tym procesie. Czy w ogóle jest to zasadne, aby mówić o systemowości pewnych rozwiązań, a jeżeli tak, to jakie konkretne wsparcie o charakterze instytucjonalnym, finansowym, oprócz oczywiście ulg podatkowych czy znanych już nam mechanizmów partycypacyjnych powinna oferować instytucja miejska, tak aby spółdzielnie rozwojowe stały się właśnie takim trwałym rozwiązaniem systemowym, no a nie tylko przypadkiem, który może wskazywać na sukces Konina czy Dąbrowy Górniczej. Dziękuję bardzo. Znaczy, samorządy powinny przede wszystkim chcieć, no bo spółdzielnia rozwojowa to jest, tak jak tutaj kiedyś chyba zresztą u was, miałam też w poprzednim roku okazję opowiadać o tym, że to jest taka inicjatywa lokalna na sterydach. W sensie opiera się na założeniu, że gmina wnosi aportem coś, co jest gruntem, budynkiem i traktuje poważnie swoich partnerów. Znaczy, wszystko inne jest tutaj wtórne, bo to, co my staramy się robić, to jest pokazać, że te modele, które my stosujemy, no to one są de facto kreatywnym połączeniem już istniejących elementów.
czyli jak widać na przykładzie Dąbrowy Górniczej, prawda, Dąbrowa Górnicza chce środki na sprawiedliwą transformację już brać na spółdzielnię rozwojową, a nie na przykład na tą spółkę, bo widzi, że podpięcie energii społecznej i pozwolenie ludziom zaangażowania się kapitałowo i posiadanie większego wpływu po prostu przyspieszy te procesy rozwojowe miasta. Zresztą małe miasta tutaj są o tyle ciekawe, że one są teraz dzięki zresztą pandemii i tego, że trochę zmieniło się nasze podejście do pracy i sposób pracy i też oczekiwania wobec swojego sąsiedztwa, mają szansę zawalczyć o swoich byłych mieszkańców albo i mieszkanki, albo o kolejne osoby, które mogłyby chcieć się przeprowadzić do miasta, które mogłoby współtworzyć i mieć jakąś chociaż minimalną kontrolę nad naszą przyszłością, której w tym momencie w dużych miastach nie mamy. Dobrze, czekam na kolejne pytania, a w międzyczasie może ja zadam swoje. A, jeszcze, dobrze. Ale co nie chce się wciągnąć? No, w takim razie ja zacznę. Ja zwykle zabieram głos na koniec, pozwalając tutaj wszystkim zadać swoje pytania. A ja chciałabym wrócić do tej koncepcji Smart City 1.0, 2.0, 3.0 i zapytać, bo odniosłam takie wrażenie, że powiedziałaś tak, jakbyśmy my po prostu już przeszli te wszystkie fazy i nagle jesteśmy w tym wspaniałym etapie Smart City 4.0, czy tak jak to uważają Japończycy, nazywają to społeczeństwem informacyjnym, 5.0, mają też w swoich dokumentach taki piękny obrazek, który nawiązuje bardzo do tego, który ty pokazałaś, że właśnie ci ludzie, ta rodzina, dzieci, starsi są jakby w centrum, tak? To już nie jest, to nie są firmy technologiczne, które narzucają nam rozwiązania, to nie są miasta, to nie są władze administracyjne, które wybierają tylko rozwiązania. Wreszcie to nie jest tylko wybrany element, to znaczy wybrany wycinek społeczności, który jakoś tam uczestniczy w partycypacji, ale jakby to ma działać dla wszystkich. I tu mam taką wątpliwość, czy to faktycznie tak jest, czy nie pozostajemy ciągle na takim poziomie idei. I oczywiście bardzo podoba mi się ta innowacja społeczna, którą rozwijacie, ale myślę sobie, że to jest po prostu no bardzo takie działanie od podstaw, bardzo wycinkowe i co też podoba mi się ta wiara twoja w to, że to się upowszechni, ale co musiałoby się stać? Co musiałoby się takiego stać, żeby takie myślenie się upowszechniło? Ja mam trochę obaw, że no to są bardzo niszowe elementy. Ale może ja się mylę, może ja to źle postrzegam. Także chciałabym, żebyś bardziej mnie do tego przekonała. To po pierwsze. A po drugie, chciałabym zapytać, w jaki sposób te zdjęcia, na przykład, które pokazywałaś, pokazują, że włączane są osoby młodsze. Wiadomo, one mają dużo energii, mają też ten taki sprzeciw przeciwko istniejącemu porządkowi, chcą budować swój własny świat na nowo. A gdzie tym wszystkim są osoby starsze? Miasta dla osób starszych, jak to wszystko ze sobą pogodzić? To jest moje pytanie, ale mamy więcej pytań, także nie wiem, czy może chciałabyś zebrać teraz trzy pytania, bo pojawiły się... No możemy zebrać, pytania. Nie ma problemu, nie jak się już kolejne chętne osoby... W takim razie doktor Orchowska, Justyno, teraz ty. Tak, cześć, ja mam troszkę inne pytanie na inny temat, ale powiązane z tym, ponieważ pamiętam, że byłaś inicjatorką takiego projektu dzielnicy sąsiedzkiej w Warszawie, który był bardzo inspirujący i chciałabym cię zapytać, co się stało z tym projektem, ponieważ nie wiem. I może jakbyś mogła powiedzieć parę słów właśnie, na czym on polegał, żeby też wszystkie osoby tutaj obecne wiedziały, o czym mowa, to będę bardzo rozproszona. I jeszcze mamy pytanie od pani Zuzanny Wrońskiej. Pani Zuzanno, czy może się pani włączyć i zadać to pytanie? Tak, tak. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać. Moje pytanie będzie trochę połączone z tym, co padło u doktor Romańczyk i myślę, że u pani profesor też. Mianowicie przed pani prezentacją, za którą oczywiście dziękuję,
zauważyłam w abstrakcie pytanie, co zrobić, żebyśmy jako ludzie mieszkający w danej okolicy mogli wspólnie zadbać o nasz komfort życia dziś i jutro. I może będę trochę monotematyczna w stosunku do swojego pytania tydzień temu na innym seminarium, ale chciałabym się przewrotnie zapytać, jak sprawić, żeby ci ludzie w ogóle chcieli zadbać o ten komfort i no ten, o ten aspekt świadomości, jak on jest ważny w tworzeniu planów, czy też strategii miasta przyszłość. No dobrze, to mamy trzy głosy, także... A dobrze, jeszcze jeden, bardzo proszę. Ja również dziękuję bardzo za prezentację. I chciałam zapytać, w jaki sposób powinna przychodzić taka promocja, bo już tutaj padły właśnie takie pytania odnośnie grupy wieku osób w społeczeństwie, które powinny w jakiś bardziej sposób wciągnięte w samą ideę właśnie tej spółdzielczości, ale właśnie jak taka promocja powinna wyglądać i przez jakie działania tak właściwie można do tego dotrzeć. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze, to cztery głosy. Cztery głosy. To ja sobie pozwolę na obrazek najpierw. Widać? Tak. Tak, ten wywołany projekt jest tak zwana Warszawska Dzielnica Społeczna, czyli projekt, który miał powstać na miejskim gruncie prowadzonym zresztą przez wspomnianą przeze mnie spółkę MPRI, która nie jest spółdzielnią rozwojową, więc nie mamy na nią żadnego wpływu. I oficjalna informacja, dlaczego ten projekt nie mógł być zrealizowany, bo to miał być projekt budowy 2500 mieszkań przeznaczony dla różnych grup społecznych w czterech sektorach mieszkaniowych, czyli zarówno tutaj budynki komercyjne, w tym biurowe, bliżej tutaj transportu publicznego senioralny, mieszkania rodzinne. Bardzo fajny, zrównoważony projekt. No, wyłączam teraz. No, projekt nie powstał dlatego, że jest bardzo niski priorytet na politykę mieszkaniową w ratuszu. Zresztą to nie jest jedyny projekt, który miał być zrealizowany, a nie powstał, więc tutaj pytanie nie do mnie, tylko do Rafała Trzaskowskiego. Co jest pewnego rodzaju ironią, o czym piszę też w swojej książce, to jest to, że ten koncept warszawskiej dzielnicy społecznej przeszedł na stałe do metodologii pracowni, która go robiła jako tam pracownia liderska, czyli BBGK w postaci tak zwanych wartości WDS-u, jest realizowany obecnie na osiedlach komercyjnych. Na przykład takim osiedlem to jest osiedle Echo, które będzie powstawało zresztą na specustawie mieszkaniowej naprzeciwko Galerii Mokotów. Więc to jest taka tutaj taki paradoks, z którym mamy do czynienia. Zresztą taka sytuacja, która jest bardzo według mnie bolesna, no bo od czasu pierwszej idei tego projektu minęło już bodajże, nie wiem, 7 lat, to znaczy można by sobie wymyślić różne sposoby, żeby te mieszkania tam postawić, nawet w takim modelu, można powiedzieć, budownictwa tymczasowego, budownictwa modułowego, które mogłoby pełnić funkcję mieszkań na krótkie kontrakty. Ale mam nadzieję, że polityka mieszkaniowa nam wróci tutaj z przytupem wraz z nadchodzącymi wyborami jednymi i drugimi. Co do pytania o to, czy się uda, jak się uda i skąd wiem, że się uda i w ogóle, to trochę to jest tak, że pytania o przyszłość to są trochę pytania o temperament osoby mówiącej bardziej niż o jakieś takie realne rzeczy, no bo nie wiadomo, co się stanie. To, co mi można powiedzieć tak osobiście daje szansę wierzyć w to, że rzeczywistość się zmienia, no to to, że mam doświadczenie bycia w kilku ruchach społecznych i że do tej pory różnego rodzaju intuicje, które mnie prowadziły, okazywały się, że one są jakoś tam słuszne. Nam z tą spółdzielczością idzie szybciej niż byśmy pomyśleli, no bo ledwo skończyliśmy poprzedni raport, ten o spółdzielczej transformacji, a ten spółdzielnie rozwojowe już zostały wpisane do tych dokumentów strategicznych Dąbrowy, więc jest tam jakiś partner. Pojawiają się kolejne miasta.
Co do włączenia osób starszych, no my pracujemy w bardzo zróżnicowanej grupie. Tam wprawdzie w Koninie były osoby liderskie, młode, ale już na tym podsumowującym warsztacie przewodnicząca Konińskiej Izby Gospodarczej była osobą, która była no, dwukrotnie od niektórych, a od niektórych uczestników i uczestniczek pewnie trzykrotnie starsza i była tą osobą, która powiedziała: my jako przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem, przedsiębiorczynie, chętnie wam pomożemy, bo my mamy doświadczenie, umiemy po prostu pewne rzeczy, wiemy jak to rozwiązać od strony prawnej, ale nie mamy pomysłów i nie mamy naszego rozwiązania. Takie głosy zresztą mieliśmy też na premierze, gdzie naszego raportu poniedziałkowej, gdzie też jedna z lokalnych liderek, takim właśnie raczej w wieku bardziej emerytalnym niż młodzieżowym, wystąpiła z podobnym postulatem. Tam jest zawsze ten argument o tym, że osoby starsze są wykluczone cyfrowo, no ale po pierwsze pandemia bardzo przyspieszyła cyfryzację starszego pokolenia po to, żeby mieć kontakt z wnukami na WhatsAppie zazwyczaj. A poza tym są różnego rodzaju formaty przejściowe i tutaj sobie, że tak powiem, pozwolę na lekką promocję, zresztą będę się promować wydarzenia. 30 listopada o godzinie 18 mamy takie nasze kolejne takie mokotowskie spotkanie grupy samokształceniowej, otwarte oczywiście dla wszystkich, ono jest wyłącznie w realu, gdzie będziemy rozmawiali o czymś, co ja lubię nazywać tokenizacją dobra, czyli de facto różnego rodzaju walutach lokalnych, które mają też swój wymiar taki analogowy. Tam szczególnie ciekawy jest Citizen Coin Radford, które jest pierwotnie, znaczy rdzeń tego projektu to jest aplikacja, ale ona posiada też swoje analogowe wypustki, które są po prostu wydrukowanymi QR-kodami przypisanymi do kolejnych osób. Więc to są takie rzeczy, które można sobie poradzić, ale też należy pamiętać, że po prostu każdy kolejny rok sprawia, że tych osób trwale wykluczonych cyfrowo no jest po prostu mniej, tak? Znaczy nie jest to jest jakiś, można powiedzieć, pewnie bardziej fakt demograficzny niż opinia. Pytanie, co się trzeba zrobić, żeby się ludziom chciało? Ja na szczęście nie jestem animatorką społeczną i w praktyce nie muszę sobie odpowiadać na to pytanie. I strategia, którą my przyjmujemy jako spółdzielnia i ja przyjmuję w życiu prywatnym czy prywatno-zawodowym, to jest to, że my pracujemy tylko wyłącznie z tymi, z którymi się chce. Zgodnie z zasadą, która w tytule książki Vanessa Woods i Briana Harry, że przetrwają najżyczliwsi. I my chcemy te osoby, które mają chęć współpracy, chcemy te osoby wspierać, z nimi pracować i nie oglądać się na maruderów i maruderki, bo też wierzę i o tym zresztą jest jakiś tam dłuższy fragment w mojej książce Wychylone w przyszłość, że jak się spojrzy na krzywą innowacji, no to zawsze jest tak, że ta grupa, że potrzeba mieć innowatorów i tych wczesnych naśladowców do tego, żeby pewną zmianę wdrożyć, a reszta dołączy się później, co zresztą widać przy innych działaniach, a zresztą my w Polsce jesteśmy dużo bardziej innowacyjni niż nam się wydaje, biorąc pod uwagę, nie wiem, jak szybko się weganizuje oferta gastronomiczna, szybciej niż w innych krajach, że jesteśmy bardzo otwarci na zrównoważony transport, jakiego mamy do niego dostęp. Więc tutaj po prostu mam nadzieję, że ponieważ to jest dobre, sensowne rozwiązanie na współczesne czasy, to się uda. Zresztą ten kryzys związany z wojną w Ukrainie pokazuje, że mamy dużo większą zdolność do samoorganizacji, niż by nam się że mamy dużo większy potencjał, niż by nam się wydawało.
jak trzeba działać. No ja uważam, że należy opowiadać o tych rozwiązaniach, dzielić się wiedzą. My jako spółdzielnia staramy się maksymalnie sieciować, to znaczy każdy projekt łączymy z naszymi poprzednimi. Mamy dosyć szeroką sieć współpracy. Wierzymy, że po prostu w sieci jest siła, ale żeby się udało, no to po prostu muszą być pierwsze wdrożenia, więc tutaj po prostu bardzo ważne dla nas są ci nasi samorządowi partnerzy. Więc trzeba działać tak, żeby z jednej strony wymyślać te nowe rozwiązania, a z drugiej strony jak najszybciej po prostu prototypować, żeby dyskusja o tym, czy się uda, czy się nie uda, była dyskusją opartą na praktycznych działaniach, a nie na intelektualnych modelach. Zwłaszcza, że jak się zacznie coś robić, to warunki zewnętrzne też się zmieniają, tak? Więc nie da się skutecznie wyprojektować pełnego modelu działania. My staramy się działać, można powiedzieć, jak to się mówi, w świecie współczesnego zarządzania zwinnie, nie? Ja cały czas obserwuję, czy jeszcze pojawiają się jakieś... O, jeszcze mam jeden głos. I zanim może oddam głos tutaj studentce, to chciałabym powiedzieć, że bardzo mnie cieszy to nawiązanie do ojców innowacji, do Schumpetera, że mamy innowatora, imitatorów, naśladowców. No tak, to jest też wpisuje tą praktykę innowacji, bo nie się właśnie tutaj w tym przypadku do innowacji społecznych, ale nie. No i mamy też maruderów. Tak, ale nie zgodziłabym się z tym, że ta digitalizacja, no bo popatrzmy sobie, że ta digitalizacja ona tak postępuje, ale popatrzmy, ile mamy tych poziomów tej digitalizacji, prawda? Jak wyglądają te umiejętności, to mamy. Można tutaj z tym dyskutować, no, ale oddaję głos. No ale ja to mogę powiedzieć, że no, ja już jestem osobą wykluczoną cyfrowo. W sensie, sobie mogę również to powiedzieć. Ale to nie chodzi o to, żeby umieć po prostu programować i znać się na niuansach, prawda, kryptowalut. Tylko o to, żeby przystawić swojego smartfona w odpowiednim miejscu i... No nie wiem, zeskanować aplikacje, prawda? No tutaj to jest smutna rzecz, że to akurat korporacje są tutaj liderkami cyfryzacji, ale to w jaki sposób wszystkie duże sieci handlowe przetresowały nam społeczeństwo, gdzie można powiedzieć, że już automatycznie się wyciąga aplikację idąc na zakupy, a jak ktoś nie ma aplikacji, no to podaje numer telefonu. Ale bardzo... oddajmy głos naszej studentce, bo się nie chęci do zadania pytania. Przepraszam, po prostu nie widzę waszej sali. Ja tutaj obserwuję. A ja chciałam zapytać trochę o budownictwo mieszkaniowe i czy właśnie jeżeli chodzi o spółdzielnie, to jest duża szansa, żeby one się stały ważnym graczem w polskim budownictwie, czy to zawsze będą ci deweloperzy dominować? To w dużej zależy no, od polityki mieszkaniowej, która będzie, która się pojawi, no bo buduje ten, kto ma grunt. Tak, jeżeli samorządy na przykład znajdą programy, tutaj liczę na mniejsze samorządy, na to, żeby na przykład wspierać z jednej strony spółdzielnie mieszkaniowe, a z drugiej strony na przykład kooperatywy, czyli tam mówiąc na polski, zgodnie z naszym prawem, grupy budowlane, to takich inwestycji będzie dużo bardziej. Teraz już na szczęście odchodzimy od tego prymatu, że to rynek, wolny rynek rozwiąże nasze wszystkie problemy, no choćby dlatego, że każde pokolenie młodych dorosłych ma coraz mniejszą zdolność kredytową, żeby nie powiedzieć żadną. Więc coś tu się będzie musiało zadziać, na co bardzo liczę. Tak, bo pani wspomniała właśnie o wielkości miasta i trochę mi się zapaliła taka lampka, że ciekawe jest to, jak takie spółdzielnie powinny działać w ośrodkach o różnej wielkości, to znaczy, że takie miasto jak Konin, typu Konin, bo tam robotnicze są zdecydowanie mniejsze od Warszawy i to też chodzi zarówno o liczbę mieszkańców, o w ogóle powierzchnię, też o zróżnicowanie w
pomiędzy tymi osobami, które w ogóle mieszkają, żyją w tych miastach i czy taka strategia dla większych miast, tych miast takich stolic wojewódzkich odnośnie tych spółdzielni nie powinna być trochę inna, albo czy właśnie taka spółdzielnie też prawdopodobnie będą miały bardzo określoną i stosunkowo małą liczbę uczestników, to czy takie mocne, tak mi się przynajmniej wydaje i tak miałam uczucie, czy rozdrobnienie właśnie dużej ilości spółdzielni w obrębie jednego ośrodka miejskiego nie jest z naszym problemem i może w pewien sposób stopować ten rozwój. Dziękuję. To może tak, no bo to jest wiele wymiarów. Znaczy w spółdzielni mieszkaniowej już działają, jest ich bardzo dużo, na przykład w Warszawie działa spółdzielnia Energetyka, której liczba mieszkańców jest chyba równa liczbie mieszkańców Chrzanowa, więc i one mają tam swoje własne tam zadania, na przykład teraz stawiają na energetykę odnawialną. Ale jeżeli chodzi o nowe mieszkania i polityki takie samorządowe, ja uważam, że duże miasta powinny budować wyłącznie mieszkania na wynajem publiczne, które pozostaną w publicznym zasobie. Jeżeli w polityce mieszkaniowej powinny się pojawić jakiekolwiek formy dochodzenia do własności na publicznym gruncie, to wyłącznie w mniejszych miastach i wyłącznie w ramach czego coś, co ja nazywam, nie wiem, polityką osiedleńczą, tak jak Hamburg zrobił. Hamburg, który jest najbardziej chyba znanym przykładem takim, który postawił na kooperatywy mieszkaniowe jako taki motor progresywnej polityki mieszkaniowej, zrobił to dlatego, że im klasa średnia zaczęła odpływać na przedmieścia wraz z tą klasą średnią podatki tej klasy średniej. Więc wymyślili, że muszą część z tych ludzi ściągnąć z powrotem, prawda, żeby ożywić te miasta. A jeszcze tutaj, żeby jedno powiedzieć, w dużych miastach, takich jak na przykład Warszawa, no to według mnie nie da się sensownie i przejrzyście i bezpiecznie dla wszystkich stron przeprowadzić inicjatywy, które by polegało na tym, że władze gminy przekazałyby grunt jakiejś spółdzielni mieszkaniowej czy tam kooperatywie mieszkaniowej, choćby dlatego, że wszystkie osoby czy tam większość osób, które jest chętna, żeby takie kooperatywy mieszkaniowe zakładać, ma mniej lub bardziej bezpośrednie kontakty z radnymi, z prezydentami, z innymi osobami. Więc jest to bardzo duże ryzyko dla wszystkich stron. Raczej trzeba szukać jakichś innych modeli. No dobrze. Ja cały czas patrzę, czy się pojawiają nowe głosy, ale chyba wyczerpaliśmy już głosy w dyskusji. Bardzo chciałabym podziękować za to zapoznanie nas z tą inicjatywą, będę to nazywać innowacji społecznej i przedstawienie nam przykładów oraz za te głosy w dyskusji. A propos jeszcze tych działań polityki miejskiej, chciałabym podać miasta, tak? Miasta i tego, że mamy te innowacje w różnych obszarach, między innymi, że Warszawa jest taka wegańska. Chciałabym podać taki przykład. Może nie wszystkim jest znana ta inicjatywa. Wczoraj na zebraniu w szkole publicznej głosowaliśmy z rodzicami, czy ma być zwiększona liczba posiłków wegańskich. No ale to głosowanie było poprzedzone wystąpieniem kierowniczki kuchni naszej szkoły, która powiedziała, że jeżeli my zagłosujemy za większą liczbą tych popraw, to ona natychmiast się zwalnia, ponieważ nie ma w ogóle osób, które mogłyby wdrożyć nowe jadłospisy i kuchnia sobie nie poradzi, nasze dzieci nie będą miały wcale obiadów. Więc tu jest jakby tak w takim mikroskali pokazanie, jak wiele jest czynników, które decydują o wdrażaniu takich innowacji, prawda? Czyli nie tylko ta wola polityczna, nie tylko przeprowadzenie tego, ale również określone warunki, uwarunkowania, godna praca, godne warunki pracy. To naprawdę. No, ale to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że urzędnik miasta nie będzie wdrażał projektu z funduszy unijnych, bo nie umie, no albo. Tak, tam drogą może nie ma obsady z uwagi na to, że nie ma osób do pracy za takie wynagrodzenie.
Więc to jest pewne. Ale to chyba nie ma nic wspólnego z jadłospisem, prawda? No, to jest... no tak, to zostało przedstawione, że jest to problem nie do przeskoczenia, na po czym nastąpiła konsternacja całej grupy rodziców, bo w sumie nikt nie wiedział, jak ma głosować. Więc tak to wyglądało. Także to do powstania... Tutaj może dobrym partnerem będzie dla Was Fundacja Jadłonomii, którą teraz wznowiła Marta Dymek, która ma się zająć takim właśnie chyba też edukacyjnym wymiarem. No tak, myślę, że ktoś jest potrzebny, żeby łączyć te różne inicjatywy, bo wydaje mi się, że to nie jest szeroko znane. No czy dla mnie na przykład jest niezrozumiałe, dlaczego mięso się pojawia na miejskich cateringach finansowanych z moich podatków. Ja tylko chciałam pokazać jako taki przykład tego, że są podejmowane te kroki, tak? Tylko że Następują pewnego rodzaju bariery do wdrażania tychże innowacji. No tak, no ale nie takie bariery przeszliśmy. Pewnie tutaj osoby w moim wieku i starsze pamiętają dyskusję o tym, że jak prowadzi się parytety na dyskusjach, to nie będzie merytorycznej dyskusji, bo się wykluczy tych wszystkich merytorycznych mężczyzn, którzy do tej pory brali w nich udział. No tak, ale ciągle nie udało nam się całkowicie wyrugować takich paneli, w których są tylko mężczyźni, więc nie, to też nie jest jakby pełny sukces. Wiele ciał jest dominowanych, ale to już jakby na odrębną zupełnie dyskusję. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Za tydzień zostajemy dalej w temacie miast. I będziemy mieć... Będzie występować u nas dr Olga Mryjska i będzie mówiła o odbudowie miast na Ukrainie, w Ukrainie, o zasadach, wyzwaniach i możliwościach w tym zakresie. I za dwa tygodnie również będziemy mówili o migrantach, o Ukrainie, ale z punktu widzenia właśnie tej migracji do Polski, więc będziemy na dwa seminaria zajmować się stricte problemami związanymi z Ukrainą, chociaż ten temat w każdym naszym seminarium się pojawia, również dzisiaj nawiązywałaś do tego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.